Hejo, hejo! Przed Wami recenzja książki Pomarlisko pana Patryka Jurka. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Harde, a jej premiera była 10 kwietnia 2024 roku. Słuchajcie, żebym ja wiedziała, że to tak hipnotyzująca książka, to po prostu przeczytałabym ją zaraz, jak tylko do mnie przyszła. To totalnie moje klimaty. Mamy tu cmentarz, trupy, no i pracę nad ciałem człowieka po śmierci. Zawsze mnie ciekawiło, co się dzieje ze zmarłym, powiedzmy nawet w szpitalu. Gdzie jest przechowywany, co z nim robią, co się z nim dzieje, zanim trafi do trumny. Wiem, że to jest nietypowe zainteresowanie, ale na każde moje pytanie uzyskałam tutaj odpowiedź. Wiecie, ogólnie to była bardzo fascynująca historia, gdyż powiedzmy, że mistrz uczył tutaj wszystkiego swojego ucznia. Przyuczenie do obchodzenia się z ciałem zajmowało całe 3 dni i najważniejsze, czym trzeba było dysponować, to siłą i cierpliwością. Tutaj liczył się też czas, gdyż no, stężenie pośmiertne no, raczej potrafi trochę namieszać, gdyż pozostawiony trup nie był w pozycji, w jakiej powinien się znajdować, więc wiecie, no, trzeba było coś kombinować. Ale oczywiście na to znali wspaniały sposób. Nieraz słyszałam o łamaniu kości, ale takich nowinek jak tutaj z książki, to po prostu się nie spodziewałam. Wiecie, spotkacie tutaj możliwości bycia trupem na wszystkie sposoby. Na przykład trup, który chorował, który zginął niespodziewanie, znaleziono już sztywny, samobójca i inne, które trzeba było przyszykować do pogrzebu tak, żeby wyglądali na spokojnych, a najlepiej jeszcze szczęśliwych. Nie tylko wyciągnięcie z nich organów, upchnięcie waty tu i tam, zeszycie niektórych warstw skórnych, które mogą niespodziewanie czasami się otworzyć, no, przyprawiając żałobników o palpitację serca. Uwierzcie mi, że to, co tutaj jest wypisane, to nie wiem, czy wszyscy będą chcieli wiedzieć. No bo najlepiej czasami o niektórych rzeczach jednak nie wiedzieć. Chyba, że jesteście typem ludźmi, którzy chcą akurat wiedzieć w tym temacie wszystko. Wiecie, nieraz również bywa, że zmarły na przykład może się ocknąć, więc należy przestrzegać wszystkich procedur po kolei, łącznie z odczekaniem czasu 2 godzin. No, wieści, jakie tu znajdziecie odnośnie trupka, że tak powiem, były po prostu, jakby to powiedzieć, dla mnie trochę niesłychane, niespodziewane, no bo wiadomo, no nie wszyscy wszystko nam zdradzają, a to, co się dzieje, jak już umrzemy, no to w jaki sposób jesteśmy w stanie się o tym dowiedzieć? Nie ma takiej możliwości. Także w książce mamy całe tuziny dialogów, bo nie wiecie co, oni muszą w jakimś tam stanie kogoś zgłosić, jak go znaleźli, no i opisują nam, co zdążyli już zrobić, jak go tam przygotowali, jak on tam wyglądał. To jest takie umieranie bez tabu z ogromną dawką adrenaliny. Uwierzcie mi, że nawet trupy mają swoje humory, a od niektórych bije nie tylko śmierć. Wiecie, to jest taki dosyć groteskowy thriller psychologiczny. Dla mnie po prostu boski. Polecam, naprawdę polecam. Jak lubicie trupy, cmentarze, to co się dzieje z ciałem, jak one wyglądają, w jakich są perypetiach czasami, ale niekoniecznie od takiej okropnej i obleśnej strony, tylko takiej powiedzmy bardziej cywilizowanej, to ta książka na pewno Wam się spodoba. Nie ma innej opcji. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.